Temat afery korupcyjnej, która w pierwszej połowie dekady XXI wieku wstrząsnęła polskim futbolem, do dziś powraca jak bumerang przy różnych okazjach. Jednym z najbardziej zamieszanych w ten proceder klubem był Górnik Polkowice. Witam was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. Dziękuję z całego serca wszystkim nowym osobom, które kliknęły po ostatnim materiale przycisk subskrybuj, a nowe zachęcam, żebyście w tym momencie to zrobili. Zbliżamy się do 100 tysięcy, niecałych 10 tysięcy osób brakuje, żebyśmy przekroczyli ten magiczny próg. Oczywiście, jeśli będziecie regularnie śledzić publikowane przeze mnie treści. A teraz przechodzimy do meritum. A korzystając z linku, który znajduje się w opisie, zgarniacie darmowe doładowanie o wartości 60 zł na stronie Betfan. Górnik pierwszy raz w historii awansował do Ekstraklasy, wówczas jeszcze nazywanej pierwszą ligą, w 2003 roku. Z pobytu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym kibice w Polkowicach cieszyli się tylko przez jeden sezon. W tabeli zdołali wyprzedzić tylko Świt Nowy Dwór Mazowiecki i Widzew Łódź, a w barażowym dwumeczu z Krakowią ponieśli sromotną klęskę 0-8. Jak się z czasem okazało, był to początek problemów Górnika. Latem 2006 roku zatrzymany przez organ ścigania został kierownik drużyny Mariusz Jurak, któremu postawiono 5 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych. W efekcie sam do prokuratury zgłosił się trener Górnika Mirosław Dragan. Usłyszał on zarzut udziału we wręczaniu korzyści majątkowych sędziom piłkarskim w zamian za korzystny wynik. Obaj w 2010 roku zostali skazani prawomocnymi wyrokami na karę więzienia w zawieszeniu. W styczniu 2007 roku Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyniku działań prokuratury i na podstawie przekazanych związkowi materiałów wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec 6 klubów, w których znalazł się Górnik Polkowice. Oprócz niego także Arka Gdynia, Górnik Łęczna, Krzą, Zawisza Bydgoszcz i Podbeskidzie. Dostaliśmy dokumenty potwierdzające udział niektórych klubów w futbolowej aferze, więc po dokładnej analizie w czwartek ogłosimy kary. To była nasza pierwsza wizyta we Wrocławiu, ale jestem przekonany, że nie ostatnia, ponieważ prowadzący śledztwo zebrali ponad 100 tomów akt w tej sprawie, więc będzie nad czym myśleć. Komentował wówczas sprawę zastępca szefa Wydziału Dyscypliny, Robert Zabłocki. 12 kwietnia 2007 roku zapadła decyzja o karze za ustawienie aż 60 meczów. Górnik Polkowice zdegradowano o jedną klasę rozgrywkową, czyli do ówczesnej trzeciej ligi, a nowy sezon miał zacząć z 10 punktami ujemnymi. Już następnego dnia dyrektor sportowy klubu Michał Lulek zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Uzasadniał to następującymi słowami: wyrok przyjmujemy z pokorą, ale na pewno będziemy się odwoływać. Argumentować będziemy po pierwsze tym, że jako pierwszy klub zaproponowaliśmy dobrowolne poddanie się karze, po drugie usunęliśmy ludzi zamieszanych w aferę, a po trzecie zlikwidowaliśmy mechanizmy sprzyjające korupcji. Zlikwidowany został mechanizm premiowania, z którego czerpano środki na łapówki. Zgodnie z zapowiedziami dyrektora, Górnik odwołał się do organu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej drugiej instancji, czyli do Związkowego Trybunału Piłkarskiego. Przewodniczący Trybunału Adam Gilarski uznał wszystkie zarzuty postawione w postępowaniu dyscyplinarnym za zasadne. Polkowiczanie nie tylko nic nie wskórali odwołaniem, ale nawet pogorszyli swoją sytuację. Zamiast o jedną klasę rozgrywkową, klub zdegradowano bowiem o 2 i nowy sezon Górnik musiał zaczynać na 4 poziomie ligowym i to z 6 ujemnymi punktami. Praktycznie w ciągu 2 sezonów przedstawiciele Górnika próbowali w sposób systemowy ustawić niemal każdy mecz. Skala tego procederu była olbrzymia, a materiały prokuratorskie są jednoznaczne i przerażające. Działano w sposób zorganizowany, systemowy, a środki przeznaczone na ten cel były największe.
Od tej decyzji Górnik mógł się odwołać już tylko do Trybunału Arbitrażowego działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Tym razem klub jednak już nie skorzystał z tego prawa. Sezon 2007-2008 Polkowiczanie zaczęli więc w czwartej lidze dolnośląskiej. Jeszcze w czerwcu 2004 roku mierzyli się z Lechem Poznań. Nieco 3 lata później zainaugurowali rozgrywki meczem z Orlą Wąsocz. Jak doszło do takiego przebiegu zdarzeń i co wpłynęło na tak surową karę, pokazały późniejsze procesy sądowe i ujawnienie materiałów dowodowych oraz akt. Sprawa dotyczyła rozgrywek 2002-2003, kiedy Górnik walczył o awans do Ekstraklasy, a także kolejnego sezonu, w którym to starał się utrzymać na najwyższym poziomie ligowym. Wisła Kraków, Górnik Polkowice to spotkanie, które dziś dla Państwa transmitowaliśmy. Pierwsze fakty wyszły na jaw w wyniku zeznań dwóch byłych sędziów, Sławomira Berezowskiego i Mariusza Górskiego. Obaj arbitrzy potwierdzili rezultaty policyjnego śledztwa dotyczące prowadzonych przez nich spotkań. W kilku z nich brał udział zespół z Polkowic. Schemat działania był za każdym razem taki sam. Kierownik drużyny Mariusz Jurak lub kapitan Andrzej Słowakiewicz zgłaszał się do sędziego spotkania z ofertą łapówki w zamian za korzystne poprowadzenie meczu. Kwoty wahały się od 5 do 10 tysięcy złotych. Za wyjątkiem arbitrów zdarzały się także przypadki, gdy pieniądze otrzymywał również obserwator. Dowodów na winę ludzi związanych z Górnikiem przybywało. Gdy w 2010 roku klub walczył o awans na trzeci poziom rozgrywkowy, do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie korupcji w Polkowicach. Łączna kwota udowodnionych łapówek wręczanych przez ludzi związanych z klubem przekraczała 100 tysięcy złotych. Na liście oskarżonych znalazło się aż 48 osób. 42 z nich były bezpośrednio powiązane z Górnikiem, reszta z RKS-em Radomsko. Aż 27 oskarżonych usłyszało wyroki więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Najwyższą karę otrzymał trener Mirosław Dragan, 2,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 3 lata zakazu działania w profesjonalnym sporcie, 35 tysięcy złotych grzywny. Wyroki mogły być nawet dużo wyższe, ale wszyscy skazani poddali się karze dobrowolnie. W późniejszych procesach wyroki usłyszeli także sędziowie zamieszani w ustawianie spotkań Górnika. W akcie oskarżenia można było przeczytać: Mariusz Jurak, kierownik, Artur Sikorski, wiceprezes i dyrektor klubu oraz Mirosław Dragan, trener, wspólnie podejmowali decyzję o podjęciu działań korupcyjnych dotyczących każdego z meczów ligowych Górnika w sezonie 2003-2004. Zgodnie z przyjętym podziałem ról, zadaniem Mariusza J. było ustalenie obsady sędziowskiej i obserwatorskiej, nawiązanie skutecznego kontaktu z ustalonymi uczestnikami meczów i w przypadku korupcyjnego porozumienia ostateczne wręczenie obiecanych korzyści majątkowych. Zamieszani byli wszyscy najważniejsi działacze i większość piłkarzy. Ci, którzy nie chcieli godzić się na udział w korupcji, byli niemile widziani. Były piłkarz Tomasz Salamoński w zeznaniach powiedział: kwitowaliśmy premie, których nie dostawaliśmy, a faktycznie pieniądze te jako łapówki trafiały do sędziów i innych zawodników. Tam w Polkowicach też nie dostawaliśmy należnych nam pieniędzy, a kwitowaliśmy ich odbiór. Ja byłem w tej sprawie interweniować u ówczesnego prezesa Marka Tkaczyka. On był zaskoczony takim procederem z premiami. Odesłał mnie do trenera Dragana. Ten ubrany elegancko w garnitur zakomunikował mi, że popsułem mu układ i wyrzucił mnie do drugiej drużyny. Trudno jednak oceniać, na ile wiarygodne są słowa tego zawodnika, gdyż sam usłyszał on wyrok za korupcję za późniejszy okres kariery, gdy grał w Zagłębiu Lubin. Co ciekawe, w sprawie Górnika Polkowice pojawia się też najpoważniejsze nazwisko z tak zwanej piłkarskiej mafii, czyli Ryszarda Forbricha. W 2004 roku Górnik grał z Lechem Poznań w przedostatniej kolejce sezonu. Polkowiczanie walczyli wówczas o utrzymanie w lidze m.in. ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki, który prowadził wówczas Janusz Wójcik. Oba kluby negocjowały ustawienie wyniku z Lechem za pośrednictwem fryzjera. W Polsce chodzi taka legenda, że Czesio na równi sędziów zna, tak jak Ryszard Forbrich kiedyś. Górnik miał jednak mniejsze możliwości negocjacyjne niż świt,
i zaoferować mógł maksymalnie 60 tysięcy złotych. Polkowiczanie przegrali więc mecz z Kolejorzem. Notabene w ostatniej kolejce Górnik i Świt zmierzyli się ze sobą. Padł bezbramkowy remis, po którym Świt i tak spadł z ligi, a Górnik nie wykorzystał ostatniej szansy na utrzymanie i przegrał baraże. Krakowia wygrywa 8-0 w tym dwumeczu z Górnikiem Polkowice. Po 20 latach czterokrotny zdobywca Mistrzostwa Polski w 1930, 32, 37 i 48 roku powraca do Ekstraklasy. Choć od tych wydarzeń minęło 18 lat, to sprawa ciągnie się do tej pory. Wyroki za udział w opisywanym meczu Lecha z Polkowicami zapadły dopiero w listopadzie 2021 roku. Całkiem niedawno jednak, pod koniec czerwca, prokuratura i dwóch oskarżonych wniosła do Sądu Najwyższego kasację. Kasacje to ostatni etap postępowania sądowego w Polsce. To wyjątkowy środek odwoławczy, a Sąd Najwyższy sprawdza jedynie, czy podczas procesu nie doszło do błędów proceduralnych, nie orzeka w sprawie winy lub niewinności. Jak więc widać, Górnik Polkowice, choć obecnie rzadko wspominany w kontekście afery korupcyjnej, powinien stanowić wzorcowy przykład zepsucia polskiej piłki w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. 60 ustawionych spotkań, 27 osób związanych z klubem skazanych prawomocnym wyrokiem tylko w jednym procesie, najsurowsze potraktowanie przez Wydział Dyscypliny ze wszystkich klubów ukaranych za korupcję i wreszcie wciąż ciągnące się śledztwa i wypływające nowe wątki nawet niemal dwie dekady po tych wydarzeniach. W dodatku w dużej mierze łapówki finansowane ze środków publicznych, gdyż klub w większości utrzymywany był przez miasto. To wszystko mówi samo za siebie i stawia Górnika Polkowice w pierwszym rzędzie najbardziej zepsutych klubów z czasów wielkiej afery korupcyjnej. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Czy kary powinny być surowsze, czy są odpowiednie? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, jak i nowe osoby do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.